Na ostatniej sesji Rady Gminy Iłowo-Osada wójt Sebastian Cichocki otrzymał jednogłośne wotum zaufania i równie jednogłośne absolutorium. Korzystając z okazji z tego miejsca, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym za jednogłośnie udzielenie mi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021, jak również za jednogłośnie udzielenie wotum zaufania. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy zarówno ze wszystkimi radnymi, jak i z sołtysami. Dziękuję również kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom, jak również moim najbliższym współpracownikom w Urzędzie Gminy w Iłowie-Osadzie. Działaliśmy, pracowaliśmy w bardzo trudnym czasie, w okresie pandemicznym. Musieliśmy przeorientować system pracy. Udało nam się zrealizować wiele ciekawych inwestycji rozwojowych, jak również przygotować kolejne wnioski aplikacyjne na rok bieżący, na lata przyszłe. Dzięki temu możemy korzystać z tych dobrodziejstw i z poprawy standardu i jakości życia, którą realizujemy na rzecz naszego społeczeństwa. Jak podkreśla wójt, jednogłośne absolutorium i wotum zaufania to nie zasługa jednej osoby, ale całego sprawnie działającego urzędu oraz jego jednostek podległych.